Loża radiowa. A w Loży Radiowej zapowiadana posłanka Katarzyna Czochara, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie, witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Skrabacz i skrobaczka. No to ja muszę zacząć, prawda? Te skojarzenia są obowiązkowe, chociaż ja doczytuję, bo gadżet mam w ręce w tej chwili, o czym informuję. I tu jest informacja, że to skrobak do lusterek samochodowych. On jest niewielki, nie taki duży, jak państwo myślicie, że do szyb przedniej, to raczej do lusterek. Czarny, też do mnie pasuje. No i właśnie, patrzymy, to co w takim razie pozostawię pani, jeśli wolno, ale nie, bo już zaktywowana zostałaś wyborczo. Ale to nie walentynki, pani poseł. No właśnie, po kolei. O co chodzi z tymi skrobakami, pani poseł? Informacja była taka, że dzieci w szkole dostały na walentynki z takim przesłaniem, że i prośbą od poseł Czochary, przekazanie jej rodzicom miało nastąpić: głosujcie na mnie. Nie, absolutnie. To, co przekazała Gazeta Wyborcza, to niestety w większości nie jest prawdą. Szanowni Państwo, takie skrobaczki w moim biurze poselskim są, można powiedzieć, od kilku miesięcy. Ja jestem wiceprzewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw policji i w ramach tego zespołu spotykamy się dość często i rozmawiamy na tematy bardzo, bardzo ważne i istotne dla mieszkańców naszego kraju, również te tematy, które mają na celu jak gdyby poprawę bezpieczeństwa. I był też taki moment, kiedy prowadziliśmy bardzo wiele rozmów nad tworzeniem w ogóle właśnie takiej mapy zagrożeń, która na dzień dzisiejszy funkcjonuje i z której na dzień dzisiejszy również mieszkańcy Opolszczyzny bardzo często korzystają i informują o swego typu sytuacjach, które nie powinny być. I ja jestem też osobą, która kilkanaście lat temu uległa wypadkowi samochodowemu i z racji tego, iż wiem, jak ważną rolą jest właśnie bezpieczna jazda, a w okresie zimowym wiemy, jak jest. Spadnie śnieg, przychodzi jakiś mróz i najczęściej jest tak, że jednak lusterka w samochodzie ciężko jest odśnieżyć ze względu na to, że skrobaki, które mamy dostępne w sklepach polmozbytu czy na stacjach CPN, no są takie dość duże, one są bardziej skierowane do szyb. Natomiast z powodu właśnie złej widoczności w lusterkach zapoznałam się z takimi danymi, ile było kolizji różnego typu i wypadków, dlatego uważałam, że taka akcja bezpieczna jazda zimą w znacznym stopniu podniesie te bezpieczeństwo. To ja od razu dopowiadam, że tutaj rzeczywiście na sznureczku jest dołączona taka karteczka i czytamy: bezpieczeństwo dobrze widziane, oczyść lusterka w samochodzie przed rozpoczęciem jazdy, patrzy w czyste lusterka. No ale z drugiej strony mamy, no właśnie, Katarzyna Czochara, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. No tak, ja rozumiem, że to było najbardziej kontrowersyjne. Ja jestem posłem ósmej kadencji i jako poseł ósmej kadencji realizuje różnego typu działania. Między innymi właśnie działanie dotyczące bezpiecznej jazdy. Nie tak dawno też chyba u państwa na antenie była mowa o tragicznym, okropnym wypadku, który zdarzył się na trasie Nysa-Prudnik. Zginęło dwóch młodych, wspaniałych ludzi. To są po prostu sytuacje, które kiedy ja osobiście słyszę, to naprawdę, proszę mi wierzyć, mam ciarki na skórze. No to jak to się stało, że te skrobaczki pojawiły się w walentynki w rękach dzieci? Nie wiem, czy one się pojawiły w walentynki, bo po prostu w moim biurze jest koszyczek, w którym znajdują się takie skrobaczki. Jeżeli ktoś uważa, że taki przyrząd mógłby mu się przydać, to oczywiście w ramach gadżetu poselskiego przecież są... Czyli co, to pani dyrektor wzięła większą ilość i postanowiła je w szkole rozdać? Tak, po prostu wzięła jakąś tam większą ilość, ponieważ szkoła, również szkoły, a ja jestem też pedagogiem, realizują wiele różnych takich zadań, w tym też i profilaktycznym, pod względem też bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, cyberbezpieczności i wielu, wielu innych aspektów, po prostu rozdała te skrobaki, ale w momencie, kiedy rozmawiałam z panią dyrektor po tych informacjach, które ukazały się w Gazecie Wyborczej, absolutnie nie było, absolutnie
Agitacji? Agitacji absolutnie nie było. Jakichkolwiek słów nie padły słowa z ust pani dyrektor dotyczących właśnie agitacji politycznych. To, co pani ma, pani redaktor, w ręku, nie może i nie powinno nigdy być traktowane jako agitacja polityczna. To jest akcja związana z bezpieczną jazdą. To może problem wziął się stąd, że ta pani dyrektor szkoły jest, z tego co wyczytałam, członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc tak to zostało odebrane. Być może, ja tutaj nie wiem i nie chciałabym wróżyć z kart, dlaczego zostało to w ten sposób w ogóle sformułowane i w ten sposób taki poszedł przekaz. Ja mówię o tym, co jest faktem i tak wyglądała sprawa. Uważam, że jeżeli inni posłowie, mam nadzieję, że też pomyślą o tym, że w ramach właśnie wykonywania mandatu posła czy senatora również można zadbać o wiele ważnych społecznie spraw, że pojawią się takie również rozwiązania, bo to tylko i wyłącznie poprawia bezpieczeństwo czy są posłowie, którzy rozdają długopisy, kalendarzyki i tu nie ma żadnych jak gdyby... Ale szkoła tego, zawsze będzie tym newralgicznym miejscem, no bo oczywiście, tu są tylko tak jak mówię, tu nie ma... Proszę zauważyć, że na tej skrobaczce, czy pani widzi jakiekolwiek logo? Sprawdzam. Ugrupowania politycznego? Czy jest? O, rzeczywiście, proszę państwa, jest tylko imię i nazwisko, nawet nie ma, że to jest poseł Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie nie ma. A to, że jestem posłem Sejmu Rzeczypospolitej jest i Sejmu. Jest logo Sejmu. Przepraszam bardzo. No jak można, jak można w takim razie traktować taką sprawę jako agitację polityczną? To jest bardzo niesprawiedliwe w stosunku do mojej osoby, ale również w stosunku do pani dyrektor. Zagłębiając się w przepisy prawa wyborczego, można przeczytać, że agitacja wyborcza w szkole jest zabroniona w trakcie kampanii wyborczej. Teraz żadnej kampanii wyborczej nie ma, więc też paragrafu na to nie znajdziemy. Nie znajdziemy. To mogło budzić zdziwienie niektórych rodziców, ale tutaj żaden przepis po prostu nie został złamany, trzymając się litery prawa. Ale ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że wielokrotnie byłam jako poseł, ja i nie tylko ja, zapraszana do różnych szkół, czy to na wspólne czytanie, czy to też na różnego typu pogawędki. I ja powiem szczerze, że no to... Ale nie w trakcie kampanii. Nie w trakcie kampanii. No czy właśnie. To też można potraktować, że ja w momencie, kiedy odwiedzałam szkołę, agitowałam swoją obecnością? Nie, no to po prostu ja uważam, że nie możemy dać się też zwariować i z rzeczy, które tak naprawdę są bardzo pożyteczne i służą i pomagają, robić z tego taką sprawę, której nie ma. Nie ma i nie było. Do rozmowy wrócimy za chwilę. I wracamy do rozmowy z naszym gościem, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Witamy ponownie. No i troszkę nam się wątek kampanii wyborczej pojawił w poprzednim wejściu, zupełnie absurdalnie, no ale pociągnijmy go troszkę. Jeszcze kampanii wyborczej nie ma, jak ustaliliśmy, ponad wszelką wątpliwość, ale najbliższe wybory już w maju to wybory do Europarlamentu. W minionym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza partia w sposób taki właśnie już planowy, jednoznaczny, ujawniło jedynki i dwójki, czyli lokomotywy na listach Prawa i Sprawiedliwości. No to zaczynamy od naszego okręgu. Dolnośląsko-Opolski okręg numer 12. Pierwsze miejsce Anna Zalewska, drugie miejsce Beata Kempa. A gdzie nasi opolscy przedstawiciele? Przyjdzie taki czas. Wszystko w swoim czasie, pani redaktor. Jeśli chodzi o listy całościowe do Parlamentu Europejskiego, również tak jak w przypadku tych lokomotyw, jak pani to ujęła, usłyszeliśmy to bezpośrednio z ust osób najważniejszych w naszej partii. Tak tutaj też poczekajmy, musimy się uzbroić jeszcze chwileczkę w cierpliwość, jeśli chodzi o reprezentację opolską. Myślę, że będzie taka jak zawsze silna, mocna. W ogóle wszystkie osoby, które znajdą się na listach we wszystkich okręgach do Parlamentu Europejskiego z ramienia Zjednoczonej Prawicy, będą to osoby na pewno bardzo, bardzo osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz Polski.
A czy wiadomo, ile osób z Opolszczyzny będzie na tej liście opolsko-dolnośląskiej? Wszystko w swoim czasie. Nie czuję się na chwilę obecną osobą upoważnioną do informowania i tutaj muszę po raz kolejny przeprosić panie no taką pracę i radio, mamy. Musimy pytać. Słuchaczy. Ja wiem. A ja niestety muszę z przykrością odmówić. Powiedzieć nie może pani, ale ustalenia są już dopięte, czy jeszcze trwają? No, ujmijmy to, że jeszcze ustalenia trwają. Mhm. No wiemy, że opolskie nazwisko, czyli Patryk Jaki, nie będzie na listach właśnie opolskich, czy w tym okręgu numer 12, przymierzany jest do okręgu numer 10, Małopolsko-Świętokrzyskiego. Tak się mówi, a jak będzie, to zobaczymy. Na pewno to, co jest pewne, to to, że w sobotę odbyła się konwencja. A jeszcze na sekundkę, pani poseł, przy tych konwencja listach. Prawa sprytne, i Sprawiedliwości. Sprytne, ale nieznane numery. Ale to tych numerków nie poznamy. No jeszcze nie jest ten okay, ale chciałam prosić okres, o taki kiedy ogólny... będziemy jak w sobotni wieczór, czy nie, bo to chyba jest tak naprawdę już teraz codziennie, nie? Losowanie totalizatora sportowego i te szczęśliwe numerki. I jeszcze tych szczęśliwych numerków nie poznamy. Przepraszam. Ja bym chciała powiedzieć, czy zapytać o te, które już znamy, bo było sporo zaskoczeń. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość oczywiście przekonuje, że to bardzo mocna lista, że wysyłamy najsilniejszych, bo teraz w Europie decydowane są sprawy, no właśnie w coraz większym zakresie sprawy dotyczące bezpośrednio właśnie krajów członkowskich. Suwerenności między innymi. No ale właśnie, były zaskoczenia. Joachim Brudziński. Niektórzy mówią, opozycja mówi, że obecność ministrów, wiceministrów na tej liście to akcja ewakuacja. Uciekacie, bo się boicie, że tutaj to już nie ma po co zostawać. No, panie redaktor, to co mówi opozycja, tak powiem szczerze, no czasami trzeba brać to na pół serio, pół żartem. Absolutnie nie ma mowy o czymś takim jak ewakuacja, absolutnie. Natomiast listy rzeczywiście, te pierwsze i drugie miejsca, są to osoby bardzo mocne i sam pan Joachim Brudziński jest też osobą bardzo, bardzo mądrą, merytoryczną, wyrazistą. I ponieważ ten właśnie okres w Parlamencie Europejskim jest tak ważnym czasem, kiedy to będzie właśnie kreowana polityka w tym zakresie dotyczących członkowskich państw, suwerenności. Ja osobiście też jako członek Komisji Spraw Zagranicznych miałam swego czasu uczestniczyć w takiej debacie w Berlinie właśnie dotyczącej reformy Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy dość długo, jak ta Unia Europejska powinna wyglądać, co należałoby jednak zmienić, co pozostawić. Przede wszystkim najważniejsza sprawa to jest ta suwerenność. To, na jakim filarze zbudowany jest dany kraj, dany naród, to jednak powinniśmy to uszanować i nie próbować na siłę lub w bardzo dyplomatyczny, wręcz w białych rękawiczkach zmieniać. Polska to kraj z wieloletnią, ponad tysiącletnią kulturą. Kulturą i wiarą, wiarą chrześcijańską. I tutaj nie powinno ulegać w tym zakresie nie powinny ulegać jakieś zmiany. Oczywiście Unia Europejska jest to współdziałanie wspólne krajów członkowskich, ale pamiętajmy, że podstawy budowania w ogóle Unii Europejskiej to były na zasadzie rozwoju i współpracy gospodarczej, ale nie wchodzenie zbyt głębokie w takie aspekty, które tak naprawdę, no przecież my jesteśmy suwerennym narodem. Mhm. Czyli mocna drużyna obecna na listach ma zagwarantować mocną reprezentację później w Europarlamencie. Oczywiście. I mocniejszy głos Prawa i Sprawiedliwości Polski. Dokładnie, w kontekście dbania o interes Polski. Proszę zwrócić uwagę, że my jako Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy realizujemy jakieś bardzo, bardzo ważne zagadnienia, programy, czy to chociażby budowa portu pod Łodzią, to przecież my mówimy o tym, że taki port powinien powstać w Polsce, a opozycja co mówi? Nie ma potrzeby. Taki port powstaje już w Berlinie. Zgadza się? Jeżeli my chcemy uruchomić i odbudować nasz potencjał infrastrukturalny, przywrócić różnego typu połączenia kolejowe, tramwaje, autobusowe, tak? To czy my teraz chcemy. Mierzeja Wiślana, czy teraz Mierzeja Wiślana, to my chcemy budować to na potencjale polskim, czyli wykorzystując polskie autobusy, polskie tramwaje,
budować rozwój gospodarki na tym, co akurat mamy w zasięgu ręki w Polsce. Oczywiście są sytuacje, kiedy musimy sięgać też po produkty z zagranicy, z krajów członkowskich Unii Europejskiej czy ze Stanów Zjednoczonych, bo są jakieś tam zobowiązania, traktaty, które o tym mówią, ale w sytuacji, kiedy nie ma takiej większej potrzeby, to dlaczego nie mamy myśleć o swoim kraju, o rodakach, którzy pracują w tych zakładach, i jeżeli nie będziemy pobudzać, zwiększać popytu na te produkty, no to też nie będziemy realizowali tego rozwoju gospodarczego. Czy tak jak pani wspomina Mierzeja? No przecież opozycja mówi, po co nam Mierzeja, przekop Mierzei, skoro my możemy przepłynąć przez Rosję? No oczywiście, że możemy. Tym oczywiście, że możemy. Nie do końca możemy, bo wiemy, że tam... No właśnie o to chodzi, czyli to na nasza Polski... reprezentacja, mocna reprezentacja, ta reprezentacja, która pokazała przez ponad 3 lata, jak potrafi walczyć o interesy polskie, tu w Polsce, ale nie tylko, bo przecież i wielokrotnie uczestniczyła w różnego typu spotkaniach w Brukseli, będzie na dzień dzisiejszy, powiedzmy od czerwca, reprezentować mocno, bardzo mocno interesy naszego kraju, Polski. Oczywiście również te interesy wspólne, ale nigdy nie powinniśmy zapominać, skąd jesteśmy i czym jest dla nas Polska. Prawo i Sprawiedliwość proponuje Polakom tu i teraz, czyli o konwencji programowej, porozmawiamy za chwilę. Jeszcze jedno ostatnie zdanie dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego i już temat kończymy. Prezydent Andrzej Duda podpisał, to jest rozporządzenie, Postanowienie. W tej sprawie 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na Dzień Matki. Tak jest. Matka Ojczyzna. Dobrze, zostawmy skojarzenia i rzeczywiście przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli sobotniej konwencji programowej, bo partia to bardzo wyraźnie podkreśla, że to nie jest bezpośredni związek z eurowyborami. Nowa piątka PiS, mówi się o tym jako o piątce Kaczyńskiego, bo to prezes ją przedstawił. 500+ od pierwszego dziecka, do 26 roku życia dla młodych bez podatku dla pracowników, obniżenie kosztów pracy, 13 w wysokości 1100 zł dla każdego emeryta, no i przywrócenie połączeń autobusowych w całej Polsce. Wydaje się, że propozycje odpowiadające na żywotne potrzeby, no chociażby ten transport na Opolszczyźnie też jest żywotnym problemem. Tak, dokładnie. Powiat Prudnicki chociażby i powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Arriva do końca czerwca będzie realizować właśnie połączenia autobusowe. Później, no tak naprawdę na dzień dzisiejszy już samorządy gminne i powiatowe mają z tym ogromny problem i ja powiem szczerze, że naprawdę byłam oczywiście na tej konwencji programowej w sobotę w Warszawie. Wspaniała, rewelacyjnie przygotowana konwencja. Muszę powiedzieć, że zrobiły na mnie wrażenia w ogóle te takie jak gdyby swego rodzaju areny, gdzie tematycznie można było również później rozmawiać właśnie na poszczególne tematy. No, PiS pokazał już nieraz, że potrafi robić takie wydarzenia, takie spektakle. Ale przede wszystkim też, no, szanowni państwo, atmosfera, energia w ogóle tam, którą no naprawdę można było bardzo dobrze, mocno wyczuć. To jest naprawdę entuzjazm ludzi, którzy naprawdę są przeszczęśliwi, cieszą się, są dumni z tego, że jeśli chodzi o posłów, senatorów, ale nie tylko, bo przecież tam byli też samorządowcy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Polski, którzy tak naprawdę biorą realny udział w tych zmianach. A stać nas na to, pani poseł? Historycznych zmianach. Bo do tej pory PiS mówiło, że 500 plus na pierwsze dziecko nie, bo to jednak za duże obciążenie dla budżetu. Wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, tak, bo my w przeciwieństwie do opozycji, jeżeli mówimy o czymś jako o realnej propozycji, która miała być realizowana, to musi być to wcześniej oparte na konkretnych wyliczeniach. Dzisiaj, kiedy możemy cieszyć się wspaniałymi wynikami, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, najniższa od 26 lat, dzisiaj możemy na to sobie pozwolić. I my, jako rząd
Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, nieustannie pamiętamy o tym wszystkim, co słyszeliśmy w ramach wielu, wielu naprawdę spotkań, czy to chociażby tych zeszłorocznych spotkań w ramach akcji Polska jest jedna, czy to w ramach spotkań w naszych biurach poselskich, bo przecież też mamy spotkania z różnymi przedstawicielami, z różnymi środowiskami i te wszystkie sprawy, o których, że tak powiem, najczęściej słyszeliśmy, przecież to wielokrotnie powtarzaliśmy. Wszystko skrupulatnie było spisywane. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące naszych kochanych seniorów, no przecież ten problem wybrzmiewał. Przyszedł czas, żeby realnie zabezpieczyć też naszych emerytów i to 1 maja dostaną tą 13. A czy przyjdzie czas na niepełnosprawnych, dla których jednak nie znalazły się te pieniądze wsparcia? Oczywiście, pamiętamy te sceny dramatyczne. Ale proszę panią, pani redaktor, proszę nie zapominać, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości w pierwszych, można powiedzieć, krokach, w pierwszych działaniach zadbał. Nie można mówić, że nie, że tutaj nic w tym obszarze Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiła, bo jeśli chodzi o kwestie osób niepełnosprawnych, to jednak tutaj te sprawy były również realizowane. My jesteśmy tego świadomi, że tak naprawdę każda grupa społeczna była bardzo przez wiele, wiele lat krzywdzona poprzez to, że no niestety nie było podwyżek na nic, nie otrzymali... Ja przecież jestem pedagogiem, nauczycielką. No, właśnie nie dostałam pytać o nauczycieli, bo oni się do strajku szykują. Tak, nie dostałam przecież żadnej podwyżki za rządów Platformy Obywatelskiej, tak? Może tam na samym początku jakieś podwyżki były, później nie było nic. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądała sytuacja służb mundurowych? Czy oni dostawali podwyżki? Czy tak naprawdę w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to wszyscy, tak naprawdę wszyscy, przecież ja pamiętam w momencie, kiedy ja zostałam posłem, jak po prostu te nasze biura i moje również było oblegane. Rezydenci, emeryci, właśnie służby mundurowe. No tak naprawdę każdy przychodził, bo wreszcie przyszedł ten czas, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zadba o nas. I my dbamy. I my staramy się robić to racjonalnie. Dzielić po troszeczkę każdemu, tak? I w tej piątce Kaczyńskiego, no proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj zawarte kwestie dotyczące seniorów, czyli 13. emerytura. Mamy tutaj zawarte kwestie dotyczącą 500+ od pierwszego dziecka. A dlaczego? A dlatego, że myśmy to nieustannie też słyszeli. Że to jednak już kobiety... Szydło w kampanii, tak, zapowiadała, że w momencie, kiedy takie możliwości finansowe pojawią się, my będziemy zaraz to realizować. Ale w budżecie nie ma na razie środków zagwarantowanych na te obietnice. Jeśli chodzi o tą sprawę, pani redaktor, to proszę mi wierzyć. Mamy do końca kadencji, 8. kadencji Sejmu około 10 miesięcy. I te 10 miesięcy zweryfikują, czy myśmy te pieniądze zabezpieczyli, czy te pieniądze są, czy nie. 1 maja, w lipcu 500+ i tak kolejne założenia, które były prezentowane przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na tej naszej konwencji. Ja powiem tak, przepraszam, ja troszeczkę jestem gadułą. Chciałam jeszcze dopytać. Od soboty, kiedy wracałam w sobotę z konwencji pociągiem, proszę mi wierzyć, że naprawdę wiele było połączeń telefonicznych, SMS-ów na Facebooku, gdzieś tam na czacie ludzie dopytywali. Miałam też takie spotkanie w piątek wieczorem z naszymi działaczami. Również te tematy były. Są wszyscy naprawdę przeszczęśliwi. A jak każdy rząd wpłynie na przywrócenie połączeń autobusowych, skoro to samorządy organizują transport na swoim terenie? A proszę mi powiedzieć, a jak rząd wpływa na poprawę jakości dróg lokalnych i gminnych i powiatowych? Przygotowaliśmy program, historyczny program, 5 miliardów złotych na remonty i budowy dróg powiatowych i gminnych. I tak samo, wiedząc, mając naprawdę ogromną wiedzę, z jakimi problemami borykają się samorządy i że to nie jest kwestia, którą mogłyby samorządy udźwignąć same, że tutaj po prostu
Wręcz, jeżeli nie będzie takiego wsparcia ze strony państwa polskiego, to będzie to sprawa nie do rozwiązania. Dlatego też, mając na względzie problemy również na Opolszczyźnie, w moim powiecie, nie ukrywam, że sama osobiście i nie tylko ja, bo i pan Grzegorz Peczkin, senator, i pan senator Jerzy Czerwiński, i pan Antoni Duda wielokrotnie o tym problemie sygnalizowaliśmy. Tak jak powiedział prezes na konwencji, przed wyborami będziemy mogli zobaczyć, co z tego będzie społeczeństwo faktem. Zweryfikuje wszystko. Będziemy się przyglądać i relacjonować. My w odróżnieniu do Platformy Obywatelskiej, do opozycji, słowa zawsze dotrzymujemy. I to było ostatnie słowo Katarzyny Czochary z Prawa i Sprawiedliwości w dzisiejszej Loży Radiowej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Loża Radiowa.